Cześć, witajcie. No więc dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną część porównania Samsunga Galaxy S3 i Galaxy Note 2. I teraz tak, mam tutaj Nexus 7 ze sobą, nie mam inaczej możliwości jakby to sprawdzić, ale kiedyś zakupiłem sobie taką fajną aplikację Smart Tools, tu będziecie mieli gdzieś linka, która ma różne tam możliwości mierzenia, odległości, jakieś kąt i tak dalej. Kiedyś pokazywałem to. To też Wam gdzieś tu filmik wrzucę. No i teraz chodzi o to, żebyśmy tutaj zrobili pomiar dźwięku, głośności, który telefon jest głośniejszy. No i tak jak widzicie, jak tutaj puknę czy coś, mamy różne dźwięki. Jeżeli na przykład zaczniemy sobie delikatnie pukać, to nic się nie dzieje. Jak zaczniemy mocniej pukać, to tak jak widzicie, tutaj już mamy słabe, czuję tylko kilka osób. To jest taki bardziej wibrometr, no ale czy to jest tylko dźwięk i wibrometr, a mamy jeszcze, tu mamy wibrometr, a tu mamy dźwięki, ok, czyli tak to generalnie wygląda. Czekajcie, chyba że tu można gdzieś przełączyć miernik dźwięku. O, tu mamy miernik dźwięku. Myślę, że no tak jak widzicie, korek drogowy, normalna rozmowa na metr. I zobaczymy, czy jak się prezentują. Więc tak, zróbmy sobie ten test na tej zasadzie, że z tej strony w Galaxy S3 mamy tutaj głośnik, a w Note drugi mamy tutaj na dole głośnik. I teraz dla porównania, przepraszam, dla porównania będzie odtwarzany ten sam film z maksymalną głośnością, jaką mamy. Zróbmy sobie wszystko na maksa, żeby nie było tutaj wątpliwości. Już. I tutaj mamy. Ok. Teraz, nie wiem, zróbmy sobie pierwsze 10 sekund filmu i zobaczymy, jak głośno będzie. Oczywiście będzie to samo, mniej więcej ta sama odległość telefonu od Nexus 7. No i sprawdźmy. Dobra, czyli mamy około 86 dB. Powiedzmy, że 30%, 30 sekund filmu otworzyliśmy, 36. Sprawdźmy teraz, jak prezentuje się Note. Moje osobiste wrażenia są takie, że Note jest głośniejszy. No ale zaraz się okaże, bo może to po prostu jakaś moja fikcja YouTube'owa. Zaraz sprawdzimy. Czyli z tego, co widzimy, to nawet Note jest mniej głośny niż Samsung Galaxy S3. I dobra, to jest jakby jedna część testu. Teraz zróbmy, bo oczywiście no, tutaj dźwięk odbijał się od blatu, od powierzchni, na której leżał, ale teraz zróbmy tak, że będziemy trzymać go mniej więcej w takiej odległości głośnikiem w stronę urządzenia i zobaczymy jeszcze raz, czy coś tu się zmieni, czy będzie głośniej, czy ciszej. Więc przejdźmy do filmu.
Dobra, czyli kolejne 30 sekund poszło. Czyli mieliśmy dokładnie ten sam poziom, 86, mimo że po prostu był on odtwarzany już bezpośrednio jakby tutaj głośnikiem w stronę tutaj naszego układu pomiarowego, nazwijmy. No dobra, maksymalna głośność na nucie drugim, start. Więcej to samo, więc tak jak widzicie, moje wrażenia były mylne, że Galaxy Note 2 jest głośniejszy niż Samsung Galaxy S3. W każdym razie potwierdza to tylko zasadę taką, że warto po prostu niektóre rzeczy sprawdzić, a nie brać na ucho, na oko. Dlatego też myślę, że wiele osób, już tutaj trochę pozwolę sobie na taką dygresję, wiele osób pewno zanim kupi swojego Galaxy S4, zajrzyj tutaj, do tego serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli, jak telefon będzie się prezentował. Oczywiście on już niedługo, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że w ciągu miesiąca i kawałku powinienem go już mieć i wtedy będziemy mogli bez problemu go oceniać. A tymczasem podsumowując, bo tylko na tym chciałem się tym razem skupić, bo też było kilka pytań, Samsung Galaxy S3 jest głośniejszy o dosłownie parę decybeli, tak jak zresztą widzieliście. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!